Wyjątkową wystawę możemy podziwiać w Górnośląskim Parku Etnograficznym w Chorzowie. Od dziś aż do końca miesiąca w zabytkowym kościele z Nieboczów prezentowane są szaty liturgiczne, których w latach 30. i 40. XX wieku używali kapłani podczas pogrzebów czy odprawianych nabożeństw żałobnych. To niemal unikatowa kolekcja. Szaty są w kolorze czarnym, jako że dawniej w tej liturgii za zmarłych, w właśnie dzień zaduszny, Wielki Piątek, były używane szaty koloru czarnego, a nie tak jak dzisiaj fioletowe. Czerń bowiem jest kolorem śmierci, przemijania, żałoby, prawda, i pamięci o zmarłych. Obiekty wszystkie pochodzą z parafii Wszystkich Świętych w Gliwicach, a także ze zbiorów prywatnych księdza Tomasza Brola z parafii świętego Franciszka w Zabrzu. Szaty w kolorze czarnym, choć prostej formy, są bogato zdobione ręcznym haftem. Ich wykorzystywanie w obrzędach liturgicznych kościoła nigdy nie zostało zakazane, jednak oficjalnie w niewielu miejscach są używane. Przy okazji Dnia Zadusznego można zobaczyć je na przykład podczas mszy odprawianej właśnie przez księdza Brola. Wystawa nieprzypadkowo pokazywana jest w listopadzie, ponieważ to miesiąc czci Wszystkich Świętych, będący świętem radosnym. Natomiast 2 listopada Kościół katolicki wspomina dusze, które nie weszły jeszcze do nieba. Bardziej niż smutkiem i żałobą, ten dzisiejszy dzień powinien być jednak wypełniony nadzieją i wdzięcznością. Nadzieją, że nasze życie tutaj na ziemi się nie kończy. My w to wierzymy. Wierzymy także, że z naszymi zmarłymi kiedyś się spotkamy po tej drugiej stronie. Śmierć nie jest kresem, ale początkiem nowego życia, przejściem do tej nowej rzeczywistości, w której nie ma już bólu, cierpienia, choroby, ale jednocześnie niech dzisiaj wraz z zapalanym zniczem towarzyszy nam także wdzięczność. Wdzięczność za tych ludzi, których kochaliśmy. 2 listopada jest dniem zadumy i refleksji i tak naprawdę to wtedy powinniśmy udać się na groby. Zaduszki są też tym dniem, w którym księża mają pozwolenie na odprawianie 3 nabożeństw. W latach 20. XX wieku mszał podczas mszy kładziono na poduszce procesyjnej w kolorze czarnym, którą również możemy zobaczyć na wystawie. Była jeszcze procesja na cmentarzu. Ona ze względów praktycznych w sumie teraz odbywa się w Dniu Wszystkich Świętych, ponieważ jest to dzień wolny od pracy. No i właśnie też w tym dniu ludzie odwiedzają swoich zmarłych na cmentarzach. Wystawę w Chorzowie można oglądać w godzinach pracy skansenu.